Witam Was smacznie i ponownie w magdalenkowych frykasach. Dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszam, bo będziemy robić ostatnio bardzo modną konfiturę z czerwonej cebuli. No oprócz tego, że będzie tam kawałek czegoś wesołego i będą i rodzynki, i będzie żurawina suszona, myślę, że ta kompozycja jest naprawdę wyśmienita. Można ją podawać na ciepło, można ją podawać na zimno. Do różnego rodzaju mięs jest pyszny, do pieczystych, ale bardzo dobry jest również do serów. A przyznam Wam się, że ja jako taki cebulowy łasuch bardzo lubię tę konfiturę jeść na zimno do kanapek, po prostu tak położyć sobie na kanapce trochę sera i troszeczkę tej konfitury. Pycha, tak zwana poezja smaku. Nie będę dłużej gadać, bo język mi ucieknie. Lecę do kuchni i zapraszam Was, żebyście poszli razem ze mną zrobić tę pyszną konfiturę z cebuli czerwonej. Do roboty! Rondla. Wlewamy jakieś 3 łyżki oliwy z oliwek. I na tą oliwę wrzucam czerwoną cebulę pokrojoną w takie krążki. W krążki albo w wiórki, to już jak tam chcecie. Mieszam, przykrywam i duszę jakieś 30 minut na niewielkim ogniu. Proszę co jakiś czas mieszać, żeby się nie przypaliło. Cebula już się ślicznie poddusiła. Dodaję do niej pół szklanki cukru brązowego. Mieszam i na bardzo małym ogniu, też pod przykryciem, dusimy tak długo, aż cebula uzyska taki delikatny karmelowy smak. Cudny zapach tej cebuli. Po 40 minutach, proszę bardzo, ona jest taka gęsta i smak ma naprawdę karmelowy. I teraz dodam do tego kawałek czegoś wesołego. Czerwone wytrawne wino. Ja daję pół szklanki i to jest wino Cabernet Sauvignon, ale każde inne wytrawne się sprawdzi. I 1/4 szklanki octu czerwonego, winnego. I to muszę bardzo dokładnie wymieszać. Dodam jeszcze 2 łyżki rodzynków i 2 łyżki żurawiny suszonej. I teraz muszę to tak długo na tym wolniutkim ogniu trzymać, dopóki te płyny nie wyparują, czyli woda wyparuje, a to co najlepsze zostanie. Trochę to dopieprzę. I trochę dosolę, bo to przecież nie było w ogóle solone. Zmniejszam na mini, aby. I czekam, aż te wszystkie płyny się odparują. Tak wygląda moja konfitura z czerwonej cebuli. Jest pyszna. I teraz tak, można ją podawać zimno, można ją podawać na ciepło. Ale jeżeli chcemy zrobić sobie parę dni wcześniej, to proszę taką gorącą konfiturę przełożyć do wyparzonego słoika, zamknąć i możemy jej używać w dowolnym dla nas czasie i momencie. Zapewniam Was, że to jest naprawdę pyszny dodatek do wszelkiego rodzaju mięs. Ja ją będę podawać z indykiem, to za tydzień będziecie widzieć, jak ja robię indyka z morelami, ale wyśmienity jest do gęsi, do kaczki, do kurczaka, nawet pyszna jest do wieprzowiny, do pieczeni wieprzowej. No i cóż, smacznego!